No i przed nami ograniczenie do 40 km na godzinę. Następna stacja Paszki Małe. I wjeżdżamy w strefę ograniczenia. No i wyjeżdżamy ze strefy ograniczenia prędkości, więc się rozpędzamy. I przed nami ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. No i nawet mamy podany wjazd do Paszek Wielkich. A dziwo. Miłej nocy, panie szaznik, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, po niemiecku. Dobranoc, dobranoc. Bonsoir, po francusku, nie? Bonsoir. 125 odjazd. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś pan wpadnie na jakąś transmisję.
No i wiosna 40 na semaforku kształtowym. Mamy opóźnienia 6 minut. Fajnie. I wyjazd podany, no to jedziemy. Oczywiście patrzymy się przy rozpędzeniu, aby nie przekroczyć tych kiloamperów za bardzo. Wolty to wolty, ale ampery ważniejsze. No nie, całe 6 minut opóźnienia. Nieźle.
my się zmieściliśmy w tym peronie? Oczywiście, że nie. Oni się podciągnąć pod sam ten wskaźnik, nie? 55-325 odjazd. 4 minuty, 4,5 jakoś. No i wjazd do stacji całkowo mamy podany. Przed nami ograniczenia do 30 km na godzinę, więc wpadamy. I tak wjazd jest na 40. Następny na stój. I odtąd jest 30. Per. Widzicie zresztą, jak te tory są wygięte.
5 minut opóźnienia. Trochę udało nam się nadrobić. Odjazd. Wyjeżdżamy do rozjazdu i się możemy rozpędzać. Nie przed nami ograniczenia do 40 km na godzinę. Przejeżdżamy na mostku, ograniczenie do 40. No i się rozpędzamy. Musi dymić, nie? Po ciemku kiepsko widać ten dym. Co to się stało? A, od razu lepiej. Teraz przyspiesza, wtedy coś mu nie pykło.
Na co ja tak mocno hamuję, tego nie wiem. Do tej pory. No i zatrzymujemy się w peronie przystanku kolejowego stacji Druzgot. Odjazd. No to jedziemy.